1999 roku została odsłonięta w gmachu Senatu tablica upamiętniająca tych senatorów przedwojennych, którzy zmarli, zginęli lub zostali zamordowani w latach II wojny światowej. Na tej tablicy, w tej zbiorowości liczącej ponad 150 senatorów, znajduje się kilkanaście nazwisk tych, którzy zginęli bądź zostali zamordowani, polegli w czasie Powstania Warszawskiego. I jest taka kronika nakręcona 15 sierpnia w święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W tym dniu przedwojenny senator, ksiądz Stanisław Adamski, odprawiał na dziedzińcu Poczty Głównej mszę świętą. To jest dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt sekund materiału filmowego, ale widać celebransa, widać tych młodych chłopców, młode dziewczęta, którzy uczestniczą w mszy. Senatorowi udało się przeżyć, zmarł dopiero w 1967 roku. Na samym początku powstania, pierwszego dnia na Pradze walczył senator Michał Łazarski. Miał bardzo dobre przygotowanie wojskowe jeszcze z czasów I wojny światowej i poległ w okolicach skrzyżowania ulicy Ząbkowskiej i Markowskiej. I rodzina przechowała zdumiewający dokument, taki niemy ślad po śmierci. Jest to kękarta wystawiona na fałszywe nazwisko. Tą kękartę miał przy sobie senator i ten dokument został przestrzelony i to jest ślad po tej niemieckiej kuli. Następna osoba to pani senator Helena Sujkowska, żona przedwojennego rektora Szkoły Głównej Handlowej, która od września 1939 roku była zaangażowana w konspirację. Działała przez całą okupację. W czasie powstania miała 72 lata i biegała, tak jak harcerki, z meldunkami po całej Warszawie. I kiedy we wrześniu niosła kolejne meldunki z Komendy Głównej, odłamek jednego z pocisków po prostu ją śmiertelnie zranił. To były okolice ulicy Marszałkowskiej 71. Jej ciało przeniesiono na podwórko tej kamienicy, żeby zaczęto przygotowania do takiego powstańczego pogrzebu, zaczęto kopać mogiłę i niespodziewanie pojawiła się jej wnuczka na tym podwórku i przed złożeniem ciała do grobu zsunęła z ramienia pani senator opaskę biało-czerwoną. I na koniec chciałbym opowiedzieć o senatorze Tomaszu Nocznickim, który na przełomie XIX i XX wieku był jednym z liderów polskiego ruchu ludowego. W latach 30. mieszkał na Żoliborzu, dokładnie w tym miejscu, gdzie obecnie jest kino Wisła, to jest adres Krasińskiego 10. I w momencie, jak wybuchło powstanie, zaczął prowadzić notatki. 22. Ciężkie boje. 23 sierpnia. Cisza. Padł Paryż. 24. Bombardowanie pierwszej kolonii na Żoliborzu. Zbombardowano okrutnie. Byli zabici. 25, 26, 27. Fatalne bombardowanie. 28 sierpnia. Palą Marymont. 31 sierpnia. Bombardowanie trwa. Zginął Janusz, wnuk powstańca z 1963 roku. Zabity. Zapisywał dzień po dniu. Jest to dramatyczny zapis, a proszę pamiętać, że on liczył wtedy 82 lata. Doszło nawet do takiego momentu, że ten budynek został trafiony kolejnymi niemieckimi pociskami. Senator został przysypany. Ratowała go jego córka oraz gospodyni z tego budynku. Udało się go wydobyć i później po upadku powstania razem z ludnością cywilną był wypędzony z Warszawy, przeszedł przez obóz pruszkowski i tutaj nastąpił pewien dramat, ponieważ jego córka została od niego oddzielona, skierowana do obozu koncentracyjnego Ravensbrück i tam została zamordowana, a on sam po prostu już niedomagający, skarżający się na różne dolegliwości, był zdany sam sobie. Na szczęście go znalazł jakiś przedwojenny współpracownik, skierował do takiego transportu sanitarnego i senator dotarł w okolice Słomnik, Miechowa i tam zmarł na początku listopada. I ciekawa rzecz, że notatki prowadził praktycznie codziennie, co drugi dzień i one urywają się na dzień przed zgonem.
warto pamiętać o przedwojennych senatorach, o tych, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego, o tych, którzy zginęli bądź też polegli w innych działaniach II wojny światowej. I pamiętajmy o tym, że wielu z nich nie ma swoich grobów. Nierzadko jest tak, że na tej tablicy jest ich imię i nazwisko wykute w kamieniu. Jest to jedyne miejsce, gdzie upamiętniono ich nazwisko.